zjadł, będę go zjadł. Jedzenie palce widać, to po prostu się w głowie nie mieści, że Polska dzięki mnie będzie miała takie pyszne żarcie. Siemanko, witajcie w kolejnym odcinku Gotuj z Sebonem. Dzisiaj będziemy, tu zupa jest zrobiona. Ale zupy nie będziemy. Zupa jest gotowa. Była zrobiona wcześniej. Dzisiaj burgera zrobimy sobie. Mięso wołowe. Mięso mielone wołowe, zawartość coś tamtego. Wołowe. Zrobimy sobie dzisiaj burgera. Zobaczymy jak wyjdzie. Nasz burger. Zabieramy się do zarobienia. I tu zejdziemy w dół na razie kamerę. Ja będę pokazywał, jak będę robił, to muszę w dół kamerę dać. Składniki mam gotowe. Dużo rzeczy mam. Mięso. Dziwnie wygląda mięso, człowiek je te mięso, a wygląda to, że człowiek nie chciał tego jeść. Z takimi. Wiadomo o co chodzi. Sami wiecie o tym. Tutaj se widać to rozgniesiemy kawałek mięsa. To tyle będzie. Cholera wie. Trzeba dobrze ugnieść. Może jeszcze dajmy trochę. Zobaczymy potem. Zmniejszymy w razie czego objętość. Dlatego, że małe te bułki. Kurde. Patrzcie na to mięso, to mi się jeść odechciało. Jednak to mięso je. No i zawsze mam przeczucie, że to ktoś... Jednak było jakieś zwierzę. No nic. Nie patrzmy na to, bo się niedobrze człowiek robi. Dobra. Tak zawsze myślę, że... Nie, że nie lubię mięsa, żeby nie było, ale... Uformujemy tego. To zobaczmy do bułki, jak to wygląda. Jaka to bułka wielkości? Są takie małe te bułki trochę. Trzeba było pod bułkę coś zrobić. Formujemy kulkę. Za dużo chyba nawet mi się wydaje. Spróbuję zgnieść, zobaczymy jak to będzie wyglądać. Dobra, mamy. Mamy burgera, który jest mniej więcej jak ta bułka. Powinno wystarczyć według mnie. O! Rozgrzewamy patelnię. Zaraz go kładziemy na patelnię. Mam tylko jednego, zrobię na pokaz tylko. Potem sobie resztę zrobię już. Rozgrzewamy patelnię, spróbujemy jakoś to... Mam tutaj te swoich ogórków. Czym to przytknąć go, to nie wiem, jakimś talerzem. Mam nadzieję, że... nie pęknie. Że talerz od gorąca nie pęknie, mam nadzieję. No ale zaraz wracam. Dobra, chyba już trzeba tu położyć telefon. Już jest patelnia gotowa. Możemy kładać. Zrobimy to tak, że położymy. Nałożymy na to to. No i słoicie, bo nie mam nic. I że... Po 2-3 minuty
tak do 3 minut z każdej strony. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Ulicę przycisnąłem, zaraz się do was wrócę. Zaraz wracamy. Cięcie będzie. I tak wygląda z pierwszej strony. Elegancki. I teraz druga strona. Elegancki burger będzie. Nie lubię różowego mięsa, więc może wyjdzie dobrze, bo ja różowych takich nie lubię. Do 53 po. Mamy późną godzinę. Do 53 smażymy. I wyciągamy jednego burgera i zaraz będzie jadł. Nie jest burger dzisiaj. Mogę w tym czasie coś obrać, cebulę czy coś. Zmarnowałem czas. No teraz sobie wierzę, że to zaraz trzeba wyłączyć. Może już być. Zaraz się do nas wezmę. Dobra, bo to patelnia już jest tak gorąca jak pierun. Czekajcie, już wam pokazuję, bo tak właśnie wygląda ten burger. Elegancki, fajny. No i teraz co robimy? Kurwa. Robimy to tak, że ja tu jestem z tej strony. Nie no, trzeba wyżej trochę dać, bo ja widzę, że zawsze chyba za nisko daję to. Nie wiem, czy mnie wtedy widać. Burger ładnie pachnie. Zobaczymy, jak smakuje. Wszystko ok. Się okaże. Najpierw bułkę, która jest już przecięta trochę, ale wydaje mi się, że przedłużam ten materiał szukaniem czegoś. Tępe noże to się najgorzej martwi. To, że ona jest przecięta, to ona jest nacięta. I to nawet fajnie nacięta. Bo się nie rozwaliła, wow. Ale może tego nie składać tak. Burger trochę za mały chyba jest. Troszkę większy następny by zrobił. No ale mamy tu burgera. Nie, najpierw dajmy ser żółty, bo ja kupiłem ser, którego nawet nie roztopiłem, no trudno. Potem te bułki jeszcze przysmażyć, ja wiem, ale dobra. Mam nadzieję, chyba nie były przysmażane, nie pamiętam. Zresztą dawno nie jadłem. Czy jadłem ostatnio, ale nie kojarzę. Czy były przysmażane? Mam ser, kładę ser. Nawet tu wam pokażę, co ja robię, bo ach, ten strasznie gorący jest ten talerz, który tam był. No strasznie. To nie mogę powiedzieć, że nie. Kładziemy tutaj ser. Na to położymy jakieś sałaty. Trochę mam wyboru, tylko jak to położyć, kurde. Ciężko w takim burgerze czymś coś kłaść w ogóle. Na to się powinno położyć trochę sałaty. Mam troszeczkę takie listki, o. Żeby nie był ubogi ten burger. Jeszcze byśmy sos ostry zrobili, mam taki ostry do zrobienia. Dobra, na to połóżmy. No dobra, mam dwie rodzaje cebuli, ale mam dwie, bo i czerwoną i białą, ale już połóżmy tylko białą. Przekrójmy tylko takie coś, więcej nic. Więcej nic i zero. Miałem się na Zenka iść film, ale niestety jakoś źle się czułem się. Potem mi serce coś kuło, nie wiadomo czemu. Chyba za dużo piję tego gówna. Ale ta robota to wykańcza mnie trochę i za dużo piję czegoś.
Mi się wydaje, że to od tego. Ale to tam. Nie ma co się użalać. Połóżmy to w całości, tak, cebulę. Ja wolałbym to przekroić, bo to lepiej wtedy, o. To w całości ciężko się je. Powiedzmy, że mam tej cebuli trochę. O. Trochę cebuli. Dodajmy jeszcze do tego, żeby nie było ogórka. No mało solne kupiłem. Jeszcze mało solnego do tego nie używałem do burgera. Więc pierwszy raz można. Słoik zapieczętowany był jak cholera. Ale jestem, siła jeszcze jest. Dajmy spokój. Ogórka to nie wiem. Czy na takie paseczki zrobimy? O. Ogóreczek. W tej sałatki nie będę tego kawałka dawał, bo on spada cały czas. Dobra, i tu jeszcze ogórka. I jeszcze z plasterek i starczy. O. Dobra. Powiem wam tak, teraz próbowałem tego ogórka, ale to dziwny ten smak. Cebulę prażoną jeszcze mam do tego, którą potem dodamy, bo teraz mam pomysł na sos, który zrobię. A będzie bardzo ostry, więc uważajcie, bo coś ostrego teraz chcę zrobić. Wkładamy tego burgera tutaj. A sos ostry będzie polegał na tym, że weźmiemy małą miseczkę. To z filmu o serkach. I co? Ja lubię sos czosnkowy bardzo, więc czosnkowy wleci na 100%. Wiadomo, bo lubię. Czosnkowy bardzo lubię sosik. To są małe burgery, ja wiem. Takie wyszły, trudno. Sos czosnkowy będą 3 łyżki. Do tego dodamy... O, taki dobry. Do tego dodajemy ketchup, który jest podobno nie najpikantniejszym z tych. Bo jeszcze jest... Kot nie mówi, że to jest z piekła lodem ekstra hot. Ale jeszcze jest z tą Scorpion Trinidad. Z tą papryczką. Pokazywał, szafa mocny blok, pokazywał na Tesco, że są. Ja w Tesco nie widziałem. Trochę jest ostry. Z czego to jest zrobione w ogóle? Pomidory. Nie wiem, seler, tu nic nie pisze z czego. Cholera wie, czy to jest ostre naprawdę. Dobra, nie więcej nie damy, bo jak to ma być ostre, to... I zrobimy taki sosik po prostu. Czosnek. Miało być jeszcze musztarda, ale nie przesadzajmy. Dajmy spokój. Pewnie zasłaniam pół ekranu. Dobra. Mamy czosnek. Majonezem. Rozdrobniony. Koszulkę tam kupiłem od widza. Anarchy i z tyłu jest napis. Zaprezentuję wam się. Miał koszulkę, to czemu miałem nie kupić? Jest tak, a z tyłu tak, nie wiem czy widać. Ale no, ja mi się podoba. Dlatego bym może was bym zszokował tym zenkiem, że chciałem iść. Bo ja nie taka muzyka mi by... Słucham, to nie powiem, jak leci, to leci. Ale chciałem pójść zobaczyć na... Chujowo się czułem dzisiaj. Dobra, mamy tu burger. Zobaczmy, jak to smakuje w ogóle. Cebulka prażona troszkę jest. Ile już nagrywamy? 13 minut. To zaraz akurat kończymy. Ten ogórek to nie smakuje jak mało solny według mnie, ale to już moje takie zdanie subiektywne. Żadnego mało solnego to ja w nim nie czuję. Troszkę cebuli, bo potem się nie zamknie to. Nie lubię, jak burgery się nie zamykają. A ten się akurat zamknie. Jakby nie wyglądał, to i tak wygląda smacznie. Do tego sosik wlejemy. Dobra, że leci, trudno, nie przejmujcie się. Dobra, i próbujemy. Taki burger zwykły. Ale ja.
burger a la ja. Nie wiem, czy mi widać dobrze, ale smacznego życzę komu. Kto to zrobi? Zobaczymy z tym sosem. Chociaż naprawdę jest ostry, bo ja nic nie czuję. A ugryzłem sporo tego sosu. Dajcie spokój. Pycha. Pycha. Świetne, ale pyszne. Krzywość trochę. I mięso idealne jest, takie właśnie lubię. Trudno, że wszystko wypada, no bo trudno, bo to się na dobrze, że mam tutaj deskę, to sobie jem. Się łatwiej zbierze, ale... ale pycha. Po co robić? Po co iść do restauracji, jak tu można. Sprawdzę tylko ten ketchup, czy jest taki ostry. Nie będziemy to dawać w pokoju, co to jest? Macie nawet tego więcej. Żeby nie było, że zaleję na łyżkę, tylko... No, czy ja wiem. Jakbym pieprz jadł mocny. Zjadłem ten ketchup, nie wiem. O co kaman? Z piekła rodem, z dupy chyba. Dobra, trzymajcie się. Pyszny burger polecam zrobić samemu. Pa, pa. I smacznego. Siemanko, właśnie jestem po tym burgerze i odkryłem ciekawą rzecz, że sałata z tym sosem, który zrobiłem, może za dużo trochę dałem trochę sałaty jeszcze, poczekajcie, żeby nie było samego sosu. Sałata z tym sosem, ale genialnie smakuje. Urony. Czosnkowy i ten ketchup. Do tego jeszcze dać jakieś te składniki i kurczaka, czy coś, i sałatę zrobić. Chyba zrobię taką sałatkę. Nie wiem, czy w następnym odcinku, ale zrobię. I ten ketchup nie jest pikantny w ogóle. Siema, na razie.